Witajcie w dzisiejszym opracowaniu. Opowiem nieco o trenach Jana Kochanowskiego, a więc będzie refleksyjnie. Zapraszam. Śmierć bliskiej osoby jest bez wątpienia przeżyciem traumatycznym. Nikt nie ma wątpliwości, że zarówno setki lat temu, jak i dzisiaj, człowiek był i jest bezradny wobec zagadnienia umierania. Twórczość literacka jest jednym ze sposobów łagodzenia bólu i cierpienia po stracie zmarłej osoby. Doskonałym tego dowodem jest cykl 19 utworów Jana Kochanowskiego, jakie poeta z Czarnolasu napisał po śmierci swojej ukochanej córki Urszuli. Tren jako gatunek nie jest pomysłem Jana Kochanowskiego. Już w antyku pisano utwory na cześć zmarłych osób, czyli tak zwane epicedia. Utwory takie zawsze składały się z kilku części. Pierwszą było wyjawienie przyczyny cierpienia, w dalszej części pojawiało się wyliczenie zasług zmarłych, a następnie lamentacja, czyli opłakiwanie. Część Końcową stanowiła konsolacja, czyli pocieszenie. Warto także zaznaczyć, że w dobie antyku epicedia pisano na cześć osób wielkich, w jakiś sposób zasłużonych. Czy w takim razie Jan Kochanowski złamał zasadę? Nawet jeżeli, to z pewnością było to zamierzone, ponieważ chciał on pokazać, że dla niego to właśnie Urszula była kimś ważnym, kimś w jakiś sposób zasłużonym. Cykl trenów Jana Kochanowskiego rozpoczyna się od dedykacji wdzięcznej, pocieszonej, niepospolitej dziecinie, która w niedoszłym wieku zgasła. Tren pierwszy, który jest właściwym otwarciem zbioru, rozpoczyna się od rozbudowanego. Retorycznego wyzwania do personifikowanych żalów, trosk, smutków. Podmiot liryczny, utożsamiony z Janem Kochanowskim, wzywa je do swojego domu, aby pomogły mu w opłakiwaniu dziecka. Te personifikowane troski, żale i smutki są prawdopodobnie odpowiednikiem płaczek, które w dawnych czasach były opłacane po to, aby w czasie pogrzebu lamentowały nad zmarłym. Po rozbudowanej apostrofie początkowej, w trenie pierwszym pojawia się dramatyczny obraz smoka, który atakuje słowicze. Smog jest tutaj z jednej strony alegorią śmierci, ale z drugiej także metaforą zła. Ten dramatyczny obraz pokazuje to, co czuli rodzice Urszuli, kiedy ta umierała na ich oczach. Nie byli w stanie oni w żaden sposób uchronić dziecka przed okrutną bestią, czyli śmiercią. W części końcowej trenu pierwszego, podmiot liryczny zadaje pytanie retoryczne wyrażające wewnętrzne rozdarcie. To pytanie jest refleksją nad tym, czy warto opłakiwać śmierć dziecka, czy też przyjąć naturalny porządek rzeczy. Wiemy oczywiście, że Jan Kochanowski wybrał drogę opłakiwania. W trenie piątym podmiot liryczny opisuje śmierć dziecka poprzez zastosowanie porównania homeryckiego. Urszula jest tutaj przedstawiona jako młoda gałązka oliwna, która została podcięta przez ukwapliwego, czyli nieostrożnego sadownika. W ten sposób Jan Kochanowski chciał wyrazić przekonanie, że śmierć małego dziecka z pewnością była pomyłką. Pomyłką ogrodnika, który ucinając chwasty ściął także młodą gałązkę. Utwór kończy się apostrofą do Persefony, mitologicznej bogini świata podziemnego. Podmiot liryczny pyta Persefonę o sens, a właściwie bezsens wylewanych łez. Mnogość poetyckich obrazów w trenach Jana Kochanowskiego może na różny sposób oddziaływać na czytelnika. W moim mniemaniu najbardziej dramatycznym utworem jest tren siódme, w którym podmiot liryczny zwraca się do ubiorów Urszuli, które przyciągają jego wzrok i potęgują tym samym jego cierpienie po stracie dziecka. W dalszej części utworu podmiot liryczny przedstawia dwie wizje. Jest to wizja wyprawy ślubnej, jaką rodzice mieli nadzieję dać ukochanej Urszulce, kiedy ta dorośnie, a druga wizja to wizja wyprawy pogrzebowej, którą stanowiły trumienka, licha tkaneczka, czyli koszulka i giełzeczko, czyli sukieneczka. W ten sposób podmiot liryczny zaznacza, że Nadzieje jego nie zostały spełnione, i odprowadził dziecko nie do nowego domu, lecz na cmentarz. Tren ósmy to przedstawienie domu Jana Kochanowskiego. Podmiot liryczny zastosował tutaj kontrast. Pierwszy obraz to obraz domu szczęśliwego, domu, w którym Urszulka biegała, tańczyła i nigdy nie poz pozwalała rodzicom się frasować. Drugi obraz to obraz domu bez życia. Domu bez życia, w którym nie ma już urszuli i panuje ogromny smutek. Treny przedstawione w dzisiejszym opracowaniu należą do tej części zbioru, w którym przeważa wyliczenie zasmug zmarłej. W trenach 9, 10 i 11 podmiot liryczny przechodzi do lamentacji, czyli opłakiwania. O tych trenach opowiem Wam w kolejnym opracowaniu. Zapraszam, subskrybujcie kanał.